Dzisiaj, proszę Państwa, mówimy bardzo dużo na tematy Pisma Świętego. No, zawsze jak świadkowie Jehowy idą, to chociaż jak się przeczyta z Pisma Świętego, no to o co tutaj chodzi też? Chodzi też o to, że my od siebie nie mówimy. Święci, natchnieni, Boży ludzie, natchnieni Duchem Świętym, ogłaszali dzieła Boże. Żebyście Państwo nie widzieli, że my nie jesteśmy ksiądz, że my nie rozgłaszamy tego, co człowiek tutaj do tego kościoła z pogaństwa nas nosił, tylko my czytamy Słowo Boże, Biblię, my chcemy być w kontakcie z Jahwe, Bogiem, którego to imię z Biblii zostało usunięte, wyrzucone. Jahwe, Jahwe, Jahwe. Zapraszamy. Przerwa. Dla Polski w tym głosowaniu, które będzie miało miejsce w czerwcu. Andrzej Duda pojedzie też do montowni traktorów Ursusa i weźmie udział w dwustronnym forum gospodarczym. W ten sposób prezydent chce pomóc polskich inwestycjach w Etiopii. Odwiedzi też szkołę prowadzoną przez polskie misjonarki. W czasie wizyty w Etiopii Andrzej Duda spotka się też z prezydentem i premierem tego kraju, a także z patriarchą etiopskiego kościoła prawosławnego. To właśnie chrześcijanie obrządku wschodniego są najliczniejszą grupą religijną w tym afrykańskim kraju. Wojciech Cywielski, Polskie Radio. Etiopia to najstarszy niezawodny kraj afrykański. To właśnie tam znajdują się siedziby wielu afrykańskich organizacji. Po latach wojny domowej Etiopia wciąż jest narażona na niepokoje społeczne, a w ostatnim czasie w części regionów w kraju także na suszę. W Warszawie dziś centralne obchody Dnia Strażaka. Swoje święto obchodzi 30 tysięcy strażaków zawodowych i 700 tysięcy druhów Ochotniczej Straży Pożarnej. W ostatnich latach zakres zadań Straży Pożarnej został znacznie poszerzony. Strażacy są do nich dobrze przygotowani, mówił na antenie radiowej Jedynki komendant główny Państwowej Straży Pożarnej generał Leszek Suski. Pamiętam, kiedy mieliśmy stary, wysłużony sprzęt, nie spełniający wszystkich wymagań. Praktycznie techniczny dużo się zmieniło przez ten czas. 25 lat temu nie mieliśmy ratownictwa wysokościowego, teraz mamy. Nie mieliśmy ratownictwa wodno-nurkowego, teraz mamy. Nie było ratownictwa technicznego, tak wyspecjalizowanego, teraz mamy. Mamy ratownictwo chemiczne. Myślę, że w najbliższym czasie wejdziemy również w inne sfery. Jesteśmy najbardziej mobilną służbą ratowniczą cywilną w naszym kraju. W ubiegłym roku strażacy interweniowali 450 tysięcy razy. Najczęściej były to wyjazdy do pożarów, wypadków drogowych oraz podtopień. Rocznie straż otrzymuje też 32 tysiące fałszywych alarmów. Tegoroczne centralne obchody Dnia Strażaka są połączone z promocją oficerską oraz wręczeniem odznaczeń i awansów. Prezydent Andrzej Duda nadał stopnie generalskie 6 oficerom Państwowej Straży Pożarnej. Straż Pożarna w Polsce jest instytucją o najwyższym stopniu zaufania społecznego. W badaniach opinii publicznej pracę strażaków pozytywnie ocenia 94% ankietowanych. Przenosimy się za granicę. Amerykanie bronią migrantów. Część amerykańskich miast idzie na wojnę z administracją Donalda Trumpa. Włodarze m.in. takich metropolii jak Nowy Jork czy Chicago nie tylko zapowiadają ochronę nielegalnych imigrantów, ale także uchwalają specjalne ustawy, które mają dawać dodatkowe bezpieczeństwo. Prezydent Stanów Zjednoczonych wielokrotnie zapowiadał deportację osób z nieudokumentowanym statusem, przede wszystkim tych, którzy weszli w konflikt z prawem, popełniając nawet drobne. Ameryka siebie wysadza. Działanie z miasto Sacramento w stanie Kalifornia. Lokalni politycy przegłosowali ustawę, na mocy której z budżetu przekażą 300 tysięcy dolarów na prawne wsparcie rodzin bezpośrednio zagrożonych poszaszą. Rada Miejska przyjęła ten projekt jednogłośnie. Podobne przepisy wcześniej wprowadzono w Newark, Austin, San Francisco, Los Angeles, Baltimore czy Seattle. Z kolei Senat Stanów Illinois przyjął regulacje, które policji oraz innym służbom zabraniają aresztować kogokolwiek ze względu na jego status imigracyjny. Projektem zajmie się teraz Stanowa Izba Reprezentantów. Miasta, które chronią w USA nielegalnych imigrantów, nazywane są azylami. Donald Trump zapowiedział, że cofnie im rządową dotację, zabronił mu jednak tego sąd federalny, który uznał, że takie działanie jest niezgodne z konstytucją. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachowski. Przed nami pierwsze od 2 lat spotkanie ministrów finansów Chin i Japonii. Xiaodzie i Taro Aso mają rozmawiać m.in. o zagrożeniach dla azjatyckich gospodarek i wspieraniu protekcjonalizmu gospodarczego przez amerykańskiego prezydenta. Ciekiem na relacjach Chin i Japonii podał się spory terytorialne obu państw na Morzu Wschodniochińskim, a także trudna historia z czasów II wojny światowej.
Te problemy spowodowały mniejszą niż w latach poprzednich częstotliwość spotkań urzędników wysokiego szczebla, w tym także szefów resortów finansów. Ministrowie finansów Chin i Japonii dziś po raz pierwszy od 2 lat spotkają się w Yokohamie, w kuluarach odbywającej się tam dorocznej sesji Azjatyckiego Banku Rozwoju. Część japońskich polityków obawia się, że wspierany przez Tokio Azjatycki Bank Rozwoju zostanie przyćmiony przez chińską inicjatywę Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych. Ministrowie mają rozmawiać dziś m.in. o rosnącym zagrożeniu ze strony amerykańskiego protekcjonizmu gospodarczego, którego zwolennikiem jest Donald Trump. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio, Pekin. Prognoza pogody. Będzie dziś pogodnie, choć miejscami meteorolodzy zapowiadają zachmurzenie i przelotny deszcz, a na południu, w centrum i na wschodzie, po południu również burze. Ciepło przeważnie od 16 do 19 stopni, temperatura nieco niższa dzisiaj na Wybrzeżu i Warmii od 12 do 16, a wyższa na wschodzie kraju od 19 do 22. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Teraz MediaMarkt. Kupując komputer lub laptop z wybranym procesorem Intel, otrzymasz w zestawie wielofunkcyjne urządzenie drukujące HP o wartości 169 zł. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 12 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 12 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Dziś w naszym dzienniku nasz magazyn. Gorący temat. Żywność genetycznie modyfikowana. Eksperci alarmują. GMO to zagrożenie dla zdrowia i życia. Czy rząd otworzy furtkę dla upraw GMO w Polsce? Poznaj fakty. Nasz dziennik. Myślimy po polsku. Kupisz w kiosku. Roland, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core. Taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. 7 minut po godzinie 9. Poranek w Polskim Radiu 24. Przy mikrofonie Maria Turdyna. Jest sobota, 6 maja, 126 dzień roku. Słońce w znaku Byka wzeszło o godzinie 4.57, a zajdzie o 29, a to oznacza, że dzień będzie trwał 15 godzin i 12 minut. Imieniny obchodzą Bartłomiej, Benedykta, Filip, Franciszek, Jan, Jakub, Judyta i Juron. Składamy najserdeczniejsze życzenia. Polskie Radio 24. Handlujący na targowiskach i straganach uczciwsi niż reszta przedsiębiorców. Co 50. tego typu przedsiębiorca ma zaległości finansowe. Ich wartość to około 42 milionów złotych. Tak wynika z analizy Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor o finansowym portrecie najmniejszych handlarzy z Haliną Kochalską. Z Big Infomonitora rozmawiał Karol Tokarczyk. Prawie każdy z nas kupuje coś na jakichś straganach, czy koło domu, czy koło pracy, ich jest sporo i okazuje się, że ci przedsiębiorcy z Państwa analizy wynika, że są jednymi z bardziej sumiennych. Czy tak jest w istocie? Zrobiliśmy analizę osób prowadzących działalność gospodarczą i zajmujących się handlem detalicznym na targowiskach. Takie statystyki i dane właśnie dotyczące tego typu przedsiębiorczości również istnieją. Choć bardzo trudno tutaj o takie informacje o aktualnej liczbie aktywnie działających przedsiębiorców. Według naszych danych w rejestrach tych aktywnych, jak i już nieaktywnych przedsiębiorców jest 105 tysięcy i na tę liczbę przypada 2300 przedsiębiorstw, które mają różnego rodzaju problemy z płatnościami. Są to albo problemy związane z brakiem opłat za rachunki różnego rodzaju, po prostu bieżącej działalności, albo też kłopoty z obsługą kredytów. Z naszych danych Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor, jak i Biura Informacji Kredytowej, widać, że przedsiębiorcy straganowi unikają kredytów. Zaciąganie kredytów to wyjątkowa rzadkość, bo na te ponad 100 tysięcy przedsiębiorstw jedynie 4% przedsiębiorców widać, że ma
kredyt zaciągnięty na działalność gospodarczą. No i tutaj właśnie niestety ich solidność już nie wygląda tak rewelacyjnie jak w przypadku ogółu prowadzących tego typu biznes, bo ci, którzy już sięgają po kredyty, to w 10% mają problem z obsługą raty kredytowej. Jak z tutaj tej analizy wynika, opóźniają spłatę raty przynajmniej o 60 dni i w kwocie minimum 500 zł. Właśnie, czy to jest duża skala, duży problem, czy to zadłużenie jakby tego sektora jest spore, czy nie? Z naszych analiz wynika, że zadłużenie przedsiębiorców handlujących właśnie na straganach, i tu mówiłem tutaj o tym zadłużeniu, o niesolidnym zadłużeniu, takim zadłużeniu nieopłaconym w terminie, nie jest to duże, bo właściwie na te ponad 105 tysięcy firm problemy ma około 2300, czyli niewiele ponad 2%. To jest mało, bo biorąc pod uwagę choćby budowlankę czy inne branże duże i znaczące, tam te kłopoty są minimum dwukrotnie, trzykrotnie, a nawet i zdarza się, że czterokrotnie częściej spotykane. Także handlujący na targowiskach są solidnymi płatnikami. Nie do końca się to sprawdza jednak w momencie, gdy zaczynają się zadłużać w bankach. Bo tutaj ta statystyka mówiąca, że co dziesiąty ma problem z obsługą raty, powoduje, że wypadają przeciętni i są też jednak gorsi, tak, od innych przedsiębiorców w tym względzie. A jak się popatrzy na takie sumy całościowe, to ile to jest mniej więcej, jeżeli chodzi o te zobowiązania kredytowe? Być może też te przeterminowane. Kwoty przeterminowanych zaległości przedsiębiorców z naszych danych rejestru dłużników Big Info Monitor i BIG wynoszą 42 miliony złotych. Większość z tej sumy to zaległości kredytowe, bo 21,3 miliona. No i też więcej przedsiębiorców ma kłopoty z zobowiązaniami pozakredytowymi, bo niemal 2 tysiące firm ma na sumieniu właśnie niezapłacenie co najmniej jednego zobowiązania, zazwyczaj zapewne kontrahentowi, czy też właśnie firmie telekomunikacyjnej, czy możliwe, że jest to też opłata za plac, na którym handlują, a jedynie 414 przedsiębiorców ma kłopoty z obsługą kredytu. Z Haliną Kochalską z Big Info Monitora rozmawiał Karol Tokarczyk. Ekspertka podkreśla, że trudno skutecznie ocenić ten sektor handlu, jest on bowiem dynamiczny. Badania Katedry Ekonomiki, Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SBGW wskazują, że udział handlu targowiskowego w detalicznym obrocie najczęściej kupowanymi artykułami wynosi od 5 do 7%. Przedsiębiorcy handlują najczęściej produktami rolno-spożywczymi czy odzieżą i obuwiem. Baza Biura Informacji Gospodarczej zawiera ponad 104 tysiące aktywnych podmiotów zajmujących się handlem straganowym. Według różnych szacunków liczba aktywnie działających handlarzy straganowych sięga ponad 80 tysięcy. Gość Polskiego Radia 24. 14 minut po godzinie 9 w studiu Polskiego Radia 24 Jan Engelkart, kierownik Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. A będziemy mówić o wydarzeniu, które dziś odbędzie się w Cytadeli Warszawskiej pod patronatem Polskiego Radia. Odbędzie się lekcja historii poświęcona kapucynowi i założycielowi licznych zgromadzeń zakonnych błogosławionemu honoratowi Koźmińskiemu. Za chwilę o tej postaci, na początku jaki program tych dzisiejszych wydarzeń. Rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 11.15, którą odprawi biskup Antoni Pacyfil Dydycz. Chyba to będzie pierwsza msza polowa na terenie 10 pawilonu w historii tego obiektu. Następnie koncert chóru Harfa. Lekcja historii, czyli takie krótkie przedstawienie postaci, miejsca i na koniec będzie jeszcze rekonstrukcja historyczna, bitwa w czasie powstania styczniowego i pojmanie ojca Agrypina Konarskiego i potem wyprowadzenie do naszych przez właśnie honorata Kozińskiego. I tym zakończymy
Oczywiście jeszcze w międzyczasie zwiedzamy 10 pawilonu, różne inne atrakcje, stoiska z książkami, tak jak to zawsze. Przypominam tę postać, kim był Konrad Koźmiński. Konrad Koźmiński jest błogosławionym kościoła katolickiego, był kapucynem. Związany był z 10 pawilonem dwa razy. Raz jako świecki, był więźniem, młody chłopak w roku 1846, jeden z pierwszych więźniów, nie dokładnie nawet nie wiemy za co, no ale pewnie za jakieś spiski, które wtedy w szkołach były. I tam przeżył nawrócenie. To było dokładnie 15 sierpnia 1846 roku i powrócił po prawie 20 latach już jako zakonnik, który spowiadał więźniów, którzy byli prowadzeni na śmierć. Między innymi właśnie tegoż Agrypina Konarskiego przygotowywał go do śmierci, tak to się wówczas mówiło, i potem jeszcze w czasie egzekucji rządu narodowego w 1864 wyprowadzał Jana Jeziorańskiego. W tej egzekucji również zginął, jak pamiętamy, Romuald Zawód. Także postać z jednej strony związana z Kościołem ściśle, a z drugiej strony też z historią Polski, z tym miejscem, w którym dzisiaj będziemy te uroczystości. Koźmiński to był jedyny więzień, który dobrowolnie powrócił do Cytadeli Warszawskiej właśnie po to, aby pomagać więźniom. Tak, tym bardziej, że on cały czas jakby pamiętał ten swój pobyt i to nawrócenie. Poza tym zakon kapucynów miał zgodę władz carskich na właśnie taką opiekę duchową. Sam wspomnienia przyjaciela Traugutta, który mówi, że kiedy kapucyn pojawiał się na korytarzach 10 pawilonu, wiadomo było, że na drugi dzień kogoś wyprowadzą. Także on był szczególnie do tego jakby przeznaczony. Ojciec Koźmiński jakby wiedział, znał naturę więźnia, jego obawy, lęki, potrafił no, jakby podejść do niego równie nie tylko tak od strony duszpasterskiej, ale ludzkiej. Ale oczywiście błogosławiony Konrad Koźmiński jest przede wszystkim zasłużony dla Kościoła. Tutaj mówiliśmy o jego działalności, a ona trwała do 1916 roku, więc bardzo długo. Założył kilkadziesiąt takich tajnych zakonów, tak zwanych skrytek, ponieważ te zakony były prześladowane po klęsce powstania styczniowego. Poza tym był człowiekiem, który pisał taki dziennik od lat 60. duchowy oczywiście dziennik. On dzisiaj jest przedmiotem właśnie takich analiz. Był to człowiek bardzo uduchowiony. Miał formację, ja bym powiedział, zbliżoną do później, jak gdybyśmy mogli go porównać do kardynała Wyszyńskiego, do Karola Wojtyły. To stamtąd jakby oni czerpali również swoje natchnienie i wzorce. Także to jest postać na pewno godna uwagi. A co wiemy o jego nawróceniu? Tak jak pan mówi, był on więźniem jeszcze jako postać, jako świecki. Jako zbuntowany przeciwko Kościołowi. A tak, a nawet zbuntowany tak, przeciwko i to Kościołowi. Nawet, można powiedzieć, że bardzo, bo tam nawet żył tych ludzi, którzy wierzyli, wyklinał Boga, więc to było takie dosyć dramatyczne wydarzenie. On sam to prawda, że w Cytadeli Warszawskiej podjął decyzję o wstąpieniu do zakonu? Na pewno nawrócił się. Czy podjął decyzję, tego nie wiem. Chyba to jednak była późniejsza decyzja, bo jest jego relacja, no bo to jest jedyna jego relacja o tym nawróceniu, że przeżył właśnie w nocy z 15 sierpnia 1946 roku. On był śmiertelnie chory teoretycznie. Jego matka bardzo zabiegała o to, żeby on właśnie się nawrócił, modliła się za niego, ponieważ o tym się dowiedział potem oczywiście i stwierdził, że tutaj była jakby ingerencja sił nadprzyrodzonych i potem stąd ten kult Matki Boskiej u niego był bardzo wyraźny. On to opisał tą noc, kiedy się nawrócił i potem już naturalną konsekwencją tego nawrócenia była chęć wstąpienia do zakonu. Jako zakonnik właśnie cały czas nie można powiedzieć, że on miał użyte sumienia, ale jakby wspominał ten okres swojego buntu i jakby chciał to jakby zadośćuczynić i w związku z tym ta jego służba była rzeczywiście bardzo twarda, bo on uchodził za człowieka, który właśnie całe życie poświęcił Kościołowi, ale jednocześnie ludziom, bo proszę sobie wyobrazić, że sława jego jako spowiednika była na całe Królestwo Polskie i tam ludzie nieraz po 100, 200, 300 kilometrów stali kilka dni w kolejce, ponieważ on miał dar jakby nawracania grzeszników. I w związku z tym w tych zakonach, gdzie przebywał, to jest Zakroczyn, Nowe Miasto nad Pilicą, gromadziły się takie tłumy, które chciały się koniecznie do tego konfesjonału dostać. Miał już wówczas opinię świętości.
nawet wśród współtowarzyszy tych braci i zakonników. 16 października 1988 roku Jan Paweł II w 10. rocznicę swojego pontyfikatu dokonał jego beatyfikacji. Także widzicie Państwo, człowiek nie jest w stanie niczego dokonać. Niech będzie to Trump, niech będzie to prezydent, ale Państwo zobaczą, siła wyższa, że ludzie się buntują i sami chronią uciekinierów, obcokrajowców, sami, no i nie wiadomo co będzie, nikt nigdy nie wie co będzie. Nad tym wszystkim pieczę sprawuje szatan, diabeł. Dopiero wtedy, kiedy to zrozumiesz, że Angela Merkel jest bezsilna, że Trump, że Putin jest bezsilny, że to są tylko kukiełeczki. Niestety. Dla kogo ta o kapucynach dzisiaj. Historii? No przede wszystkim dla środowiska honorackiego, które jest dosyć rozwinięte, ale i dla ludzi interesujących się historią, ponieważ będzie ta inscenizacja i będzie możliwość zwiedzenia Muzeum 10 Pawilonu. Także zapraszamy wszystkich, a więc i zainteresowanych zarówno osobą honorata Koźmińskiego, którzy chcą mu oddać jakby cześć w tą rocznicę, ale również osoby zainteresowane. Historią będzie mowa też o 10 pawilonie? Oczywiście, tego się nie da uniknąć. Ja będę miał taki krótki referat, jeśli można powiedzieć, czy też przedstawienie 10 pawilonu, ale przede wszystkim jest możliwość zobaczenia oryginalnych pomieszczeń. To jest dla nas najważniejsze, dlatego że to miejsce jest szczególne. Ono nigdy nie zostało zniszczone. Tam samo pojawienie się człowieka w celi, w której ktoś wielki przebywał, robi już wrażenie. Także serdecznie zapraszam. To nie koniec wydarzeń, które Cytadela Warszawska planuje jeszcze w tym miesiącu. Jakie będą kolejne? Oczywiście oprócz Nocy Muzeum, która jest znana, zapraszamy na ostatni weekend maja, to jest 27-28, Konwent Gier Strategicznych Grenadier. Kolejna edycja, to robi wspólnie z nami Dom Kultury Śródmieście. Dwudniowa, duża zlot wszystkich grup, większości najważniejszych grup rekonstrukcyjnych z całej Polski, więc taki, no, szczególnie dla młodzieży będzie okazja do poznania historii na żywo. Będą inscenizacje, będą obozowiska od legionów rzymskich do II wojny światowej. Także mówi pan o młodzieży. Młodzież chętnie odwiedza Cytadelę Warszawską. Czy młodzież interesuje się historią? Tam, gdzie rodzice jakby popychają w tym kierunku, to tak, poza tym no, młodzież bardzo się interesuje no, właśnie takimi imprezami, gdzie może zobaczyć mundur, dotknąć broni i tak chyba dalej. Chyba te rekonstrukcje najbardziej przyciągają, najmłodszych zwłaszcza. Żywe spotkanie z historią zawsze pobudza wyobraźnię. Aczkolwiek ostatnio, jak Państwo pewnie wiedzą, episkopat się wypowiedział, że trzeba zachować pewien umiar. No, wiadomo, że historia nie zawsze była taka barwna i ładna i to trzeba zawsze też tłumaczyć ludziom, że to jest tylko przypominanie historii, ale wojna jest rzeczą straszną i to nie jest tylko zabawa. Także my raczej w tym kierunku idziemy, żeby to była lekcja historii, która pobudzi ich do zgłębienia tego okresu, na przykład poprzez lektury czy zainteresowanie się również, niektórzy może na studia pójdą, ale żeby to nie kończyła się ta edukacja tylko na tym spojrzeniu na rekonstrukcję. To przypomnijmy jeszcze na koniec harmonogram dzisiejszych wydarzeń. Zaczynamy godzinę 11.15, mszą świętą, potem jest chór harfa, wykłady o 15.00, rekonstrukcja grupy historycznej 1863. A lekcja historii warszawskiej Cytadeli pod patronatem Polskiego Radia. Zachęcamy serdecznie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jan Engelkart, kierownik Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję i zapraszam. Polskie Radio 24. Ma być ciepło, a mocniej padać ma tylko lokalnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje w swoich komunikatach, że w końcu czeka nas poprawa aury. Dotyczy to też stanu wód w rzekach. W ostatnim tygodniu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystawiało ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne głównie dla obszarów położonych blisko Doliny Odry.
tam padało najczęściej i w związku z tym do rzecza dostarczały wodę do rzeki głównej. Dziś sytuacja jest już o wiele bardziej stabilna, wskazuje rzeczniczka RCB Anna Dąkiewicz. Na szczęście teraz obowiązuje już tylko jedno ostrzeżenie hydrologiczne i trzeciego, czyli tego najwyższego stopnia w województwie lubuskim. Tam ciągle mamy sytuację związaną z przejściem fali bezgraniowej na Odrze. Na szczęście hydrolodzy zapewniają, że ta sytuacja nie powoduje zagrożenia powodziowego. Oczywiście mogą się zdarzyć sytuacje, gdzie występują lokalne podtopienia, są pewne utrudnienia dla ludzi. Natomiast nie ma zagrożenia, że woda wyjdzie poza wały. Jeśli chodzi o sytuację meteorologiczną, IMGW ostrzega nas przed burzami na południowym wschodzie Polski. Oczywiście tutaj sytuacja jest monitorowana, ale nie mamy tutaj obaw co do zagrożeń hydrologicznych. Hydrolog Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski dodaje, że spokojnie będzie też w innych dużych rzekach Polski i nie zmienić tego nie powinny także burze zapowiadane na południu czy wschodzie kraju. Obecnie największy stan wody obserwowany jest poniżej Głogowa i dlatego dla województwa lubuskiego jest wydane ostrzeżenie trzeciego najwyższego stopnia, które nas ostrzega przed wezbraniem z możliwością przekroczenia stanów alarmowych. Ale ta sytuacja jest dosyć stabilna. Natomiast na Wiśle także przemieszcza się wezbranie. Ono minęło w tym momencie Kępę Polską i zbliża się do zbiornika we Włocławku, ale ono jest w strefie wody wysokiej, poniżej stanu ostrzegawczego. Natomiast Wartą również przemieszcza się wezbranie, ale ono też jest poniżej stanu ostrzegawczego. Także aktualnie ta sytuacja hydrologiczna się normuje. W ciągu najbliższych dni te opady, które wystąpią, nie będą powodowały większego zagrożenia hydrologicznego. Oczywiście w miejscach, gdzie wystąpią opady szczególnie burzowe, możemy tu mówić o krótkotrwałych, szybkich wzrostach, nawet do strefy wody wysokiej, miejscami powyżej stanów ostrzegawczych, ale poza tym sytuacja raczej będzie spokojna, zapowiada się bardzo spokojny hydrologicznie weekend. Nie tylko hydrologicznie, ale i meteorologicznie, dodaje synoptyk Grażyna Dąbrowska. Zauważa, że mimo opadów temperatura z dnia na dzień będzie rosnąć. Już dziś będą miejsca, gdzie słupki rtęci przekroczą 20 stopni Celsjusza. Znaczy to, że zachmurzenie będziemy mieć zmienne. Występować będą przelotne opady deszczu. Dotyczyć to głównie będzie w zachodniej części kraju, natomiast we wschodniej części kraju w ciągu dnia, w godzinach popołudniowych burzy. Ale będzie zdecydowanie cieplej, bo w dzień, w sobotę temperatura od 12 stopni na Pomorzu do 21 na Roztoczu i na południowym wschodzie. Kolejny dzień, czyli niedziela, przyniesie nam podobną temperaturę maksymalną od 10 stopni również na wybrzeżu do około 20 stopni na południowym wschodzie. Bardzo ciepłe również będą noce, bo ta noc z piątku na sobotę będzie miała temperaturę od 7 na wybrzeżu, około 10-12 w centrum i na południu kraju. Soboty na niedzielę noc również ciepła, z temperaturą od 6 na wybrzeżu do 11 na południowym wschodzie. Także przelotne opady deszczu, no i troszeczkę na południu, szczególnie w Małopolsce, na Podkarpaciu jeszcze lokalnie mogą otworzyć się mgły. Kolejne komunikaty pogodowe i ewentualne ostrzeżenia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyda dziś jeszcze przed południem. Michał Fedusio, Polskie Radio. Maj i czerwiec to miesiące wzmożonej aktywności kleszcze. Eksperci ostrzegają, że na ukąszenia jesteśmy narażeni nie tylko podczas spaceru po lesie. Coraz częściej kleszcze można spotkać w miejskich parkach, piwnicach czy nawet we własnym ogródku. O tym, jak chronić się przed kleszczami, a także co zrobić, kiedy już kleszcz znajdzie się na naszej skórze, w materiale Małgorzaty Głogowskiej. Bolerioza to najczęściej stwierdzana choroba odkleszczowa. W Polsce największa liczba zachorowań na te infekcje jest w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, śląskim i małopolskim. Eksperci alarmują jednak, że na kleszcze możemy natknąć się w każdym regionie kraju, niezależnie od tego, czy jest to miejsce zalesione, mówi Anna Malinowska, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Kleszcze występują wszędzie, w piwnicach, na strefach. Oczywiście są to inne rodzaje kleszczy, ale też groźne i niemiłe dla człowieka. Skwery, parki, pola, łąki, no i również lasy. Tego nie można
można mówić o jakimś jednym miejscu, które na przykład będzie wolne od kleszczy. Najczęściej znajdują się one na wysokości 1 metra. Nie jest prawdą, że one gdzieś tam wyskakują z drzew. One siedzą na źdźbłach traw, gdzieś na brzegach liści, na wysokości mniej więcej 1 metra, dlatego że na tej wysokości najczęściej mogą spotkać potencjalnego żywiciela. Nie każde ukąszenie kleszcza jest dla nas niebezpieczne. Martwić powinniśmy się w momencie, kiedy pojawi się charakterystyczny rumień, przyznaje dr Marcin Rawicz, lekarz naczelny Warszawskiego Szpitala dla Dzieci. Jeżeli infekcja zacznie się rozwijać, bo kleszcz był zbyt długo, bo nie fachowo został usunięty, co będzie się charakteryzowało na początku takim rumieniem? W środku czerwony, potem białe, a potem znowu czerwone. I do tego dojdą objawy ogólnego złego samopoczucia, bardzo podobne do objawów grypowych, czyli bóle stawu, bóle głowy, nie najlepsze samopoczucie. No to wtedy rzeczywiście warto zasięgnąć konsultacji lekarskiej. Może być konieczne krótkotrwałe przeleczenie antybiotyka. Gorzej, jeśli te objawy zostaną niezauważone bądź zlekceważone i bakterie zaczną wędrować dalej do organizmu. To grozi różnymi konsekwencjami narządowymi, czyli zapaleniami mięśni, zapaleniami stawów i najgroźniejszym powikłaniem, jakie może być, czyli kleszczowe zapalenie mózgu. Wybierając się w okolice, w których można spodziewać się obecności kleszczy, należy szczególnie zadbać o ochronę tych miejsc na ciele, które są narażone na ukąszenie. Trzeba pamiętać o tym, że nie mają tutaj specjalnie znaczenia kolor ubrań, jakich idziemy, na przykład na spacer. Kleszcze lubią wszelkie miejsca, gdzie jest cienki na skórek. Warto się dobrze ubrać, żeby zakryć właśnie wszystkie te miejsca, żeby na przykład, może to niezbyt modnie wygląda, ale skarpety na nogawki nałożyć, tak żeby kleszcze miały utrudniony dostęp do naszego ciała. Ukąszeniu kleszcza nie towarzyszy ból. Często możemy nie zauważyć, że znalazł się on na naszym ciele. Dlatego specjaliści zalecają, by po powrocie ze spaceru dokładnie obejrzeć swoją skórę. Jeśli znajdzie się na niej kleszcz, możemy go usunąć sami, przyznaje dr Racewicz. Jeżeli już zauważymy, że jest kleszcz, i mamy w miarę dobry wzrok i porządną pęsetkę w domu, to możemy go spróbować delikatnie wyjąć, tylko łapać go jak najbliżej skóry, nie za daleko, bo jeżeli złapiemy za ogonu szczególnie, a wydłubanie potem głowy to jest, no powiedziałbym, ciężka praca. Tak najbliżej skóry i takim delikatnym pociągnięciem, bez szarpania, usunąć go możliwie w całości, dobrze potem z szkłem powiększającym obejrzeć, czy nic nie zostało. Natomiast jeżeli pokaże się te duże czerwienienie czasem do 10 cm, jeżeli kleszcz zaczyna się rzeczyć, no to trzeba do doktora. Na ukąszenie kleszcza narażone są także zwierzęta. Lekarz weterynarii Zbigniew Wędorowski przypomina, że bardzo ważne jest, by odpowiednio je zabezpieczyć. Powinniśmy stosować preparaty przeciwkleszczowe, które te kleszcze od naszych podopiecznych odstraszą, tudzież zabiją kleszcza na naszym podopiecznym. Trzeba o tym pamiętać, że u psów szczególnie może się zdarzyć choroba pomimo stosowania tych preparatów. Jeżeli wiemy, że kleszcz niedawno na psie był i mamy nagłe posmutnienie, trzeba wtedy jak najszybciej udać się do lekarza weterynarii, który wdroży odpowiednie postępowanie. Kleszcze na ciele zwierząt najczęściej umiejscawiają się w okolicach brwi, uszu, pachy i pachwiny. Małgorzata Głogowska, Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Siedziba legendarnej fabryki broni w Radomiu idzie pod młotek. Prawie 100-letni obiekt należy do Skarbu Państwa. Przed wojną firma słynęła m.in. z produkcji pistoletów, wis i rowerów. Zakład wybudowano w 20-leciu międzywojennym. Szacuje się, że do września 1939 roku przedsiębiorstwo dostarczyło Ministerstwu Spraw Wojskowych ponad 30 tysięcy wisów oraz blisko 470 tysięcy karabinów typu Mauser. Był to też największy w Polsce producent rowerów, a po wojnie ofertę wzbogacono. Mówi Zbigniew Cebula, pracownik fabryki od przeszło 4 dekad. Głównie były to maszyny do szycia, maszyny do pisania. Produkowano również pneumatykę, która w tamtym czasie naprawdę była bardzo rentownym wyrobem. Od ponad 3 lat historyczna siedziba Łucznika stoi pusta. Sebastian Murawski, prezes Radomskiego Centrum Innowacji i Technologii, który sprzedaje obiekt, ma nadzieję, że nowy właściciel przywróci mu dawny blask. Każdemu zależałoby i każdemu leżałoby to na sercu, żeby budynek znalazł właściciela, który to miejsce przywróci do świetności. Znajdujący się w centrum miasta obiekt wyceniono na 7,5 miliona złotych. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. 34 minuty po godzinie 9. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Już za chwilę na naszej antenie konfrontacji idei. Kwadrans po 10. Magazyn Europejski. Dziś o wyborach prezydenckich we Francji.
Francuzi jutro wybiorą nowego prezydenta. W drugiej turze wyborów zmierzą się Emmanuel Macron, kandydat ruchu En Marche, oraz Marine Le Pen, kandydatka skrajnej prawicy. Od północy obowiązuje cisza wyborcza. Głosowanie jutro od 8 do 20. Ten temat na naszej antenie. Kwadrans po godzinie 10. O 10.30 Kafe Armia Agnieszki Drążkiewicz. Jej gościem będzie generał Jarosław Mika. Autopromocja. Kobiety sukcesu. Zaprasza Maja Kruszyńska. Kim są, jak żyją kobiety sukcesu różnych zawodów? Specjalistka w branży IT, śpiewaczka operowa, siostra zakonna, właścicielka ekologicznej mydlarni, dyrygent, marszantka. Kobiety, które wyznaczają sobie cele, podejmują też odważne decyzje i wygrywają, odnosząc sukces, choć to, co robią, nie zawsze tak określają. Po prostu spełniają... I potem odbierają sobie życie, popełniają samobójstwa, bo w rodzinie niedobrze, wiesz, co to za sukces. O ciężkiej pracy, która jest ich pasją, opowiadają empatycznie, emocjonalnie. Co za sukces kobiet. Niedziela, godzina 13.15. Polskie Radio 24. Autopromocja. Co za sukces. Radio 24. 4, tak, tak. Konfrontacje idei. Dziś zaprasza Zdzisław Krasnodębski. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Konfrontacji idei. Tym razem z Brukseli, a moim dzisiejszym gościem jest Francuz Christophe Baudouin, który jest doradcą grupy EKR, jest też doktorem prawa i ekspertem w zakresie integracji europejskiej. W 2013 roku publikował książkę o demokracji europejskiej, demokracja w obliczu integracji europejskiej, czyli demokracja, która jest, tak rozumiem też wymowę tej książki, podważana przez integrację europejską, czy jest zagrożona przez integrację europejską. Ale zanim przejdziemy może do kwestii, tych kwestii bardziej złożonych, właśnie kwestii demokracji, chciałem zapytać pana doktora Baudouin, czy oglądał debatę? Tak, naturalnie. Dziękuję panie profesorze za zaproszenie. Oglądałem z dużą uwagą, tak jak miliony Francuzów i nie tylko Francuzów, lecz także wiele osób w całej Europie i na świecie, tę ostatnią debatę przed wyborami, w wyniku których już jutro zostanie wyłoniony kolejny prezydent Republiki Francuskiej. Désignera le prochain président de la République. Jakie są pana wrażenia? Też pan zaciskał kciuki za Macrona? Je n'ai croisé les doigts pour aucun. Nie kibicowałem żadnemu z kandydatów. To, co zauważyłem, to duża miałkość tej debaty. To prawdopodobnie nie jestem jedyny, który to mówi. To była najgorsza debata, jaka się kiedykolwiek odbyła między pierwszą a drugą turą wyborów, jeśli chodzi o poziom, o jakość. Niveau de qualité. Ja muszę powiedzieć, że ja trochę śledziłem tę debatę i w porównaniu do debat polskich wydawała mi się bardzo spokojna i zrównoważona, ale to może być może moje wrażenie, przyzwyczaiłem się do polskiego stylu uprawiania polityki. Certainement, nous sommes habitués en tout cas pour le débat de l'entre-deux-tours. Jesteśmy przyzwyczajeni do debat prowadzonych z większą godnością i z szerszej perspektywy. Plus de dignité et de hauteur de vue. Là, pour la première fois, tutaj po raz pierwszy wydawało się, że jeden z dwojga kandydatów nie pasuje do urzędu prezydenta. I myślę tu o Marine Le Pen. Ja, jak również wielu komentatorów, byłem zaskoczony, że kandydatka Frontu Narodowego była nieprzygotowana. Des approximations. Jej wypowiedzi były ogólnikowe. Było w nich dużo pomyłek i przekłamań, a przede wszystkim Marine Le Pen okazywała lekceważenie. Dużo się uśmiechała. To, że ostro atakowała słabe punkty programu swojego adwersarza, który zresztą jest bardzo dużo, to normalne. Natomiast uderzało to, że można było odnieść wrażenie, że nie jest to Marine Le Pen, która pragnie zostać prezydentem. Widzieliśmy Marine Le Pen, która nie chce zostać prezydentem Francji, która być może chciałaby stać się liderem opozycji. Emmanuel Macron a été mis en difficulté plusieurs fois par elle. Emmanuel Macron wielokrotnie był stawiany przez nią w trudnej sytuacji. Marine Le Pen potrafi być agresywna, potrafi łamać schematy. Nie przestrzegała długości czasu wypowiedzi i zasad debaty, które były ustalone ze stacjami telewizyjnymi. Atakowała Macrona od samego początku debaty. Plusieurs coups dès son introduction d'ailleurs. Globalement,
sur les questions économiques, au sens très large, économiques et sociales, et même l'école. Jeśli chodzi o kwestie społeczno-ekonomiczne, takie jak szkoła czy kwestie europejskie, Emmanuel Macron wyraźnie przewyższył ją swoimi argumentami. Wykazał się już pewnym rodzajem postawy prezydenckiej. To on wygrał w tych kwestiach. Natomiast był dużo słabszy, jeśli chodzi o tak kluczowe zagadnienia, jak walka z terroryzmem islamskim. Nie wyrokuje, czy poradzi sobie on z tym problemem lepiej, czy też gorzej od niej, lecz jeśli chodzi o odbiór, Emmanuel Macron wydawał się słabszy. Mais en termes de perception, il a pu paraître un petit peu plus faible. Et je crois que globalement, sur l'ensemble... Sądzę, że jeśli chodzi o całość debaty, Marine Le Pen straciła dużo punktów, straciła dużo wiarygodności, nawet w oczach tych, którzy chcieli z nią głosować, przez wrogość wobec globalizacji. Hostilité au mondialisme, comme elle le dit. A myśli pan, że Macron ma zwycięstwo w kieszeni i że to już jest przesądzone i rzeczywiście sondaże, które przewidują, że ma tak dużą przewagę, się utrzymały, nawet się zwiększą po tej debacie? Je crois que beaucoup de d'électeurs de François Fillon du premier tour. Uważam, że wiele osób, które w pierwszej turze poparły François Fillona, kandydata centroprawicy, jak również ci, którzy głosowali na Jeana Luca Mélenchona, z których przecież 2/3 deklarowało, że nie chce głosować na Macrona, oraz ci, którzy mieli nie pójść na wybory bądź zagłosować bez wskazania kandydata, zagłosują na ostatecznie Emmanuela Macrona. Ale nie dlatego, że popierają jego samego bądź jego program, lecz dlatego, że mimo iż jego kandydatura jest wielką niewiadomą, będzie on bardziej racjonalny, bardziej kontroluje siebie i swój przekaz. Parce qu'il semble avoir une plus grande maîtrise de lui-même et des dossiers. Marine Le Pen na debatę przyszła z wieloma dokumentami. Była nie bardzo zaoferowana. Można było odnieść wrażenie, że w panice szukała odpowiednich słów. On natomiast przybył z małą kartką. Dosłownie kilka linijek i był w swoim przekazie bardzo pedagogiczny. Można było zrozumieć, co chciał powiedzieć, nawet jeśli się z nim nie zgadzało. To wiele zmienia. I to change beaucoup de choses. Dans un débat, 40% de la perception que peuvent avoir les téléspectateurs du débat. W debacie w 40% uwaga widza jest skoncentrowana na, przepraszam za anglicyzm, body language, czyli na mowie ciała, oczu, na postawie, na głosie. Można było odnieść wrażenie, że Marine Le Pen nie czuła się pewna siebie. Nie potrafiła dobrze przekazać swojej wizji. Postawiła wszystko na atakowanie swojego przeciwnika. Robiła bardzo ryzykowny zakład i wydaje mi się, że go przegrała. Po debacie była bardzo krytykowana, nawet w swoim obozie. Ale Macron wydaje się takim kandydatem bardzo sztucznym i zbyt centrowym, niejasnym zupełnie w swoim programie. No, był socjalistą, teraz mówi, że jest centrowcem, zgłasza różne pomysły, które nie zupełnie do siebie przystają. Wieczorem podczas pierwszej tury stało się jasne, podział na lewicę i prawicę we Francji stracił rację bytu. A explosé en France. On est devant une grande recomposition et quelque part c'est peut-être pas si mal. Jesteśmy w obliczu przetasowania sił politycznych na francuskiej scenie. Choć może nie jest to takie złe, próba zmian koncentruje się wokół kluczowych pytań, takich jak na przykład kwestia globalizacji. Czy idziemy w kierunku rozszerzania bez końca strefy wolnego handlu i wymiany, czy też w kierunku ograniczenia ich? To jest oś, wokół której będzie się organizować francuskie życie polityczne i życie intelektualne. Voilà ce qui va structurer la vie politique, comme elle a commencé à structurer la vie intellectuelle française. Mam takie wrażenie, że Francja nie ma tylko kłopotów z globalizacją, tak jak pan mówi, tylko ma też kłopoty z tak zwaną europeizacją, stosunkiem do Europy. No, straciła dużo w stosunku do Niemiec i te krytyczne uwagi nawet oczywiście u Le Pen są wyraźne w stosunku do Unii. Nie, to wszyscy wiemy, ale nawet u Macrona się pojawia. Czy nie jest tak, że Francuzi mają coraz większy kłopot z Unią Europejską? Absolument, mais les deux questions sont complètement imbriquées. Zgadza się. Te dwie kwestie się zazębiają, ponieważ rzeczywiście Unia Europejska jest postrzegana we Francji i nie tylko we Francji zresztą,
jako narzędzie globalizacji bez granic, a przypomnijmy, że Unia Europejska była na początku narzędziem obrony przed tym procesem w świecie, który staje się coraz bardziej otwarty. Dzisiaj Unia Europejska jawi się nam nie jako ochrona przed globalizacją, lecz przeciwnie, jako narzędzie wspierające ją. To jest właśnie jądro lewicowej krytyki wobec Unii Europejskiej. Nie ma już Europy socjalnej. Nie ma już Europy zatroskanej o prawa pracownicze, o jakość usług publicznych, o kwestie ekologiczne. Widzimy, że elity przechodzą ze struktur unijnych do struktur światowych, by tam uprawiać politykę. Mówię oczywiście o odbiorze. Néanmoins, vous avez raison, il y a un problème supplémentaire vis-à-vis de cette Union européenne. Nie ma pan rację. Jest jeszcze jeden dodatkowy problem w stosunku do tej Unii Europejskiej. Nie, Francuzi nie mają pretensji do Niemców. Wprawdzie niektórzy mówią, Unia jest zarządzana przez Niemców i tak dalej. Ale nie ma we Francji niechęci wobec Niemców czy kogokolwiek innego. Może trochę wobec Brytyjczyków, gdyż oni Unię opuszczają. We Francji mamy do czynienia z reakcją, że się tak wyrażę, zdradzanej żony. Kiedy nas opuszczają, to jest to zawsze nieprzyjemne. Natomiast czy gdzieś zagubiliśmy tę Unię, która rysuje się w pańskim pytaniu? Myślę, że Niemcy odgrywają swoją rolę dużego, kluczowego państwa Europy i motoru ekonomicznego, dzięki między innymi narzędziu, jakim jest euro. To ono pozwoliło Niemcom na dominację ekonomiczną jej partnerów, w sposób czasem niesprawiedliwy. Ale powtórzę, nie odczuwam we Francji niechęci, wrogości wobec tego czy innego kraju. Natomiast widzę wielki bunt wobec oligarchii. I to dlatego między innymi Marine Le Pen mogła zafunkcjonować. Ale nie tylko ona. Jean-Luc Mélenchon na lewicy oraz inni mniej znaczący kandydaci na fotel prezydenta, którzy jednak uzyskali dobry wynik. Des scores honorables. Et je rappelle, parce que j'ai fait un petit calcul sur le résultat du premier tour. Zrobiłem pewne obliczenie dotyczące pierwszej tury. Przeanalizowałem programy europejskie wszystkich kandydatów. Dodałem, z jednej strony byli ci, którzy w swoim programie mówili o przedefiniowaniu traktatów, z drugiej ci, którzy byli za zmianami kosmetycznymi. Wynik to pół na pół. Oznacza to, że mieliśmy dokładnie 50% wyborców popierających kandydatów, którzy w radykalny sposób krytykują fundamenty Unii Europejskiej. Exactement 50% des électeurs qui se sont portés sur des candidats dont le cœur du programme est la critique profonde fondamentale de l'Union européenne. Ze zmianą traktatów łącznie. Exactement. J'ai mis du côté du zgadza się, po stronie tych, którzy mówili tak traktatom, którzy chcieli tylko zmian kosmetycznych, znalazł się François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon. Dzięki tym kandydatom pytania o Europę były w centrum debaty. Bez wątpienia Emmanuel Macron był najbardziej proeuropejski. Jego słowa mogły uwieść suwerenistów. Qui pourrait presque séduire ce qu'on appelle chez nous les souverainistes. Il est pour un par exemple. Macron był na przykład za Buy European Act, czyli za dyrektywą unijną, która dawałaby priorytet produktom europejskim. Gdybyśmy usłyszeli to w innych ustach niż jego, to powiedzielibyśmy, to jest protekcjonizm. Ale on może to powiedzieć. Lui, on dirait, vous faites du protectionnisme. Et lui, il peut le dire. Chciałem się spytać, bo pan mówił, z tego wynika, że Francuzi, w przeciwieństwie do Amerykanów, prezydenta Trumpa nie są zaniepokojeni wysoką nadwyżką eksportową niemiecką i że natomiast są kwestie dotyczące architektury Europy, ale chciałem zapytać trochę o relacje polsko-francuskie, bo to pewnie polskich radiosłuchaczy zaciekawi. Dlaczego w zasadzie Polska nie ma przyjaciół we Francji, w przeciwieństwie do Rosji? Myślę, że nie jest to prawda. Nie zapominajmy, nie wiem, co pana skłania do opinii, jakoby Polska nie miała przyjaciół we Francji, że przyjaźń polsko-francuska ma długą historię, sięgającą co najmniej czasów Napoleona. Franco-polonaise est très ancienne, date de Napoléon au moins.
Je pamiętam Napoléona we Francji. Il a quand même marqué beaucoup et les enfants apprennent encore un petit peu quelque chose à l'école. Naznaczył on bardzo historię i dzieci cały czas się o nim uczą w szkole. Jest kilka jego pomników we Francji, w szczególności myślę o inwalidach, gdzie spoczywa jego ciało. To sprawia, że pamięć o nim trwa. Son corps reposerait, dit-on, qui permet de rappeler cela. Je crois que vous vous trompez en pensant que la Pologne n'a pas d'amis en France. Sądzę, że nie ma pan racji, mówiąc, że Polska nie ma przyjaciół we Francji. Wiem, dlaczego pan tak mówi, lecz sądzę, że się pan myli. Przecież najbardziej popularny we Francji papież z papieżem Franciszkiem to Jan Paweł II. To był papież z Polski, a jego polskość niewątpliwie odcisnęła piętno na jego pontyfikacie. Évidemment, compté, pesé dans la façon dont il a mené son sacerdoce. Ale ja miał na myśli trochę bardziej sens również geopolityczny. Jak pan wie, Macron zdenerwował, zirytował, też podzielił bardzo polską opinię publiczną swoimi uwagami ostatnio o Polsce, jeżeli to jest przyszłość. No właśnie, że Francja jest podzielona, bo jest i ateistyczna, ale i papieska, katolicka. Znaczenia geopolitycznego Polski, prawda? Myślę, że wynika to sprawienia bycia, powiedziałbym, brukselo-kompatybilnym i germano-kompatybilnym. Tak, to prawda. Jest to przykra tendencja. Jest wielu polityków, którzy są gotowi, przynajmniej w słowach, uciekać się do gruźb czy niemiłych słów wobec innych krajów, aby się przypodobać niektórym, na przykład Komisji Europejskiej. Pour plaire à un certain nombre de pour plaire à la Commission, par exemple. Mais il ne faut pas oublier, puisque vous parlez de la géopolitique, il me semble que la France a envoyé des troupes. Skoro mówi pan o geopolityce, nie należy zapominać, że Francja wysłała francuskie myśliwce, miraż i czołgi na granicę między Polską a krajami bałtyckimi. Jeśli dobrze sobie przypominam, jest cały czas wola ze strony Francji do tego, by być aktywnym partnerem Polski, mimo iż ona sama jest już bardzo zaangażowana militarnie w strefie Sahelu i Sahelu. To nie przeszkodziło, aby odpowiedzieć na polski apel. To nie tylko przez przyjaźń, to również przez interes geostrategiczny. Nie tylko przyjaźń się liczy. Parce que par amitié, c'est aussi par intérêt géostratégique commun, je pense. Au-delà de l'amitié, il n'y a pas que l'amitié, mais même si c'est essentiel. Quant à Emmanuel Macron, jeśli chodzi o Emmanuela Macrona, słyszałem, jak mówił a propos swojej wizji polityki zagranicznej, że chce wpisać się w tradycję zarówno de Gaulle, jak i Mitterranda. To jest koncepcja uczynienia z Francji siły, która będzie stać na straży równowagi geopolitycznej między Europą i Rosją i Ameryką. Między nie znaczy przeciwko. Nie ma nic gorszego niż zaburzyć równowagę. Kiedy jest ona zachwiana, wchodzimy już w logikę wojny lub przynajmniej w logikę napięcia. Oczywiście Emmanuel Macron mógł to powiedzieć, aby przypodobać się tym, którzy tęsknią do dziedzictwa generała de Gaulle'a czy François Mitterranda. Skądinąd tych drugich jest dużo mniej. Jest w tym kontynuacja polityki zagranicznej Francji, która, przedstawiając to trochę, swoimi korzeniami sięga Ludwika XIV. Mais c'est vrai qu'il y avait une forme de continuité dans certains aspects de la politique étrangère, qui est la politique traditionnelle de la France d'ailleurs peut-être depuis Louis XIV, en exagérant à peine. No, w każdym razie Francja kiedyś o wiele bardziej była obecna w Europie Środkowo-Wschodniej niż teraz. Ja na końcu pana spytać, czy pan sądzi, że mówi się o trójkącie weimarskim, który w zasadzie był takimi odświętnymi spotkaniami, mający symboliczne znaczenie niż realno-polityczne, ja tak oceniam, ale czy można to zamienić, coś takiego jak trójkąt weimarski, w coś rzeczywiście znaczącego politycznie dla Europy? To znaczy współpracę francuską, niemiecką, polską na tej osi po Brexicie oprzeć Unię Europejską. Byłoby wspaniale. Nie wiem, czy Brexit jest to dobrą wiadomością dla Brytyjczyków. W końcu tego chcieli. Natomiast z pewnością jest to zła informacja dla nas. Był to kluczowy partner, kraj, który zbudował Europę. Był to kraj jednocześnie kontynentalny i wyspiarski.
Teraz wiemy, że jego wyspiarska natura przeważa. Sądzę jednak, że po każdym negatywnym doświadczeniu w życiu trzeba zacząć od nowa. Ma pan rację. Musimy wykorzystać ten moment, kiedy to kluczowy kraj opuszcza Unię, aby na nowo przemyśleć instytucje europejskie, gospodarkę, kwestie geopolityczne i wrócić do sprawdzonych rozwiązań, o których wiemy, że będą działać lepiej niż te, które funkcjonowały przez ostatnie 30 lat. Nie należy zaprzepaścić tej lekcji historii. Jesteśmy w stanie pogodzić się z Francją co do oceny Rosji? Nie jestem politykiem, nie jestem kandydatem na prezydenta ani na żadną posadę ministerialną. Myślę, że kiedy żyjemy w systemie, którego kierunki rozwoju, jego styl są negowane, to zawsze gorzej jest nie rozmawiać niż rozmawiać. C'est toujours pire de ne pas parler que de parler. Il faut faire avec les gens qui sont autour de la table, même si on n'est pas. Trzeba umieć się porozumieć z ludźmi, którzy są przy stole, nawet jeśli nie jesteśmy przyjaciółmi. To jest główna zasada dyplomacji. Nie wiem, czy takie podejście jest zrozumiałe i przyjęte w Polsce, ale wydaje mi się, że jest to naturalne w życiu, w każdym razie na pewno w życiu publicznym. Dyskutujemy z tymi, którzy są z nami, nawet jeśli życzylibyśmy sobie, aby nie zasiadali przy wspólnym stole. Dam panu przykład. Francja zdecydowała się zerwać relacje dyplomatyczne z reżimem Bashara al-Assada z powodów, które wszyscy doskonale rozumiemy. Pytanie jest takie, czy zupełne zerwanie relacji dyplomatycznych było dobrym rozwiązaniem? Robiąc to, pozbawiliśmy się możliwości uzyskiwania informacji od syryjskich służb dotyczących tożsamości młodych Francuzów, którzy wyjechali na dżihad do Syrii. Pozbawiliśmy się źródła cennych informacji, które być może pomogłyby w udaremnieniu zamachu przeprowadzonych w Paryżu w 2015 roku. Nous sommes privés de ces informations précieuses qui auraient permis d'éviter peut-être de déjouer peut-être certains attentats commis à Paris en 2015. Je prends cet exemple qui est en dehors de du triangle. To jest przykład z pozytywnym kontekstem, o którym pan mówił. Francja, Polska, Rosja. Ale chciałem pokazać pewną regułę ogólną. Dyskutujemy z reprezentantami jakiegoś kraju nie dlatego, że lubimy ten kraj, że prowadzimy wspólną politykę, czy są to po prostu nasi przyjaciele, lecz dlatego, że dialog dyplomatyczny, dialog polityczny zakłada, że chowamy sztylet w kieszeni i stawiamy czoła wspólnym problemom. De faire face à ce type de d'interlocuteur. Ja zapytałem dlatego, że no, w paru debatach, które mieliśmy tu na temat zwłaszcza polityki wschodniej, to często się te różnice z posłami francuskimi zaznaczały. Oczywiście no, szczególnie tymi z prawej strony, ale też bardzo lewej, może mniej z centrystami. I bardzo często na przykład słyszałem opinie no, bardzo pozytywne, usprawiedliwiające przed prezydenta Putina, jego, co jest nam trudno w Polsce zrozumieć, albo traktowanie Putina jako prezydenta Putina, jako obrońcy chrześcijaństwa, co zupełnie jest, ja tylko zapytałem, bo tak się różnimy ocenami często, że to jest właśnie ten problem w znalezieniu, myślę, wspólnego języka czasami między Francuzami, politykami francuskimi a polskimi, no, że w innych kwestiach jesteśmy zbliżeni. Rozumiem te uprzedzenia. W każdym razie Putin nie jest wieczny. Po nim będzie nowy prezydent. Rosja jest wielkim krajem, który może być rządzony przez prezydenta, który będzie miał lepsze relacje z najbliższymi sąsiadami. Być może ta przyszłość, którą pan zarysował, będzie możliwa. Życzmy sobie tego. Peut-être que le futur que vous dessinez sera possible, souhaitons-le. No, miejmy nadzieję. W każdym razie dziękuję za niezwykle ciekawą rozmowę. Mam nadzieję, że będziemy kontynuowali. Ja zawsze żałuję, że pan jest jedynym Francuzem w naszej grupie politycznej, ale myślę, że to się kiedyś zmieni. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Do widzenia. Dziękuję. Teraz Media Markt. Lokówka automatyczna Philips. Dobra.